Bajki dla dzieci i na dobranoc. Żaba i wół. Pewnego razu przy ładnym jeziorze na farmie żył sobie mały wół. Mały wół był nieszczęśliwy, ponieważ wszystkie inne woły na farmie były od niego większe. Zawsze na to narzekał. Znów poszedł poskarżyć się swojemu psiemu przyjacielowi. Jestem najmniejszym wołem na farmie, a może jestem nawet najmniejszym na świecie i nic nie mogę zrobić, żeby to zmienić. Nie zaczynaj znowu, kumplu. Właściwie jesteś całkiem dużym, mądrym i ładnym wołem. To niemożliwe, abyśmy byli tak samo wielcy, prawda? No tak, nie musimy być tacy sami. Ale czemu nie jestem największy? Zobacz, ja nie jestem największym psem na świecie. Jestem pewien, że gdzieś jest większy. Ale nie martwię się tym. Jestem szczęśliwy takim, jakim jestem. Ale ja nie. W jeziorze koło farmy, na której żył nasz smutny wół, żyła również bardzo narcystyczna żaba. Żaba ta uwielbiała się chwalić przed kolegami tym, że była większa od wszystkich i była z tego bardzo dumna. Jestem największą żabą w tym jeziorze. A największe zwierzę zostaje królem. Od teraz wszyscy mają mnie nazywać królem. Nie ma takiej zasady, że największy jest królem. Ale my nie potrzebujemy króla. Dlaczego nie? Każdy ma króla. Na przykład w dżungli jest król lew. Tak, ale lew nie jest największy w dżungli. Jest na przykład słoń. Nasza samolubna żaba musiała przemyśleć odpowiedź i odpowiedziała jak zawsze. To nie jest dżungla? A wy nie jesteście słoniami. Ja jestem królem i kropka. Inne żaby rozmawiały między sobą, aby dać mu nauczkę, ale nie wiedziały, jak to zrobić. Pewnego dnia, kiedy żabki pływały w jeziorze, zobaczyły woła jedzącego trawę. Z dala od stada na brzegu jeziora. Nigdy nie widziały wcześniej tak wielkiego zwierzęcia. Wow, ale wielkie zwierzę! I w tym momencie wpadły na pewien pomysł. Czy nasza samolubna żaba nie powiedziała, że największe zwierzę jest królem? Bo wtedy to będzie nasz król. Żaby natychmiast udały się do woła, powiedziały mu, o co chodzi, i poprosiły o pomoc. Dobrze, ale jestem tylko małym wołem. Jak mogę pomóc? Malutki? Ty? Nic nie musisz robić. Przyprowadzimy przyjaciela, który myśli, że jest najlepszy. Resztę zostaw nam. Dobrze, ale potem muszę wracać, żeby farmer się nie martwił. Po pewnym czasie żaby spotkały swojego samolubnego przyjaciela. Powiedziały mu o wielkim zwierzęciu na drugim brzegu jeziora. On chce cię zobaczyć. Dobrze, udajmy się tam i zobaczmy te wielkie zwierzę. Żaby popłynęły na drugą stronę jeziora. Wół czekał na brzegu, jak obiecał. Żaba, która myślała, że jest największa, prawie połknęła własny język. Ale nie chciała okazać strachu przy kolegach. Ach tak, więc ty jesteś tym olbrzymem, który chce być królem? Wół nie wiedział, co powiedzieć. Nagle wtrąciła się żabka. Sam mówiłeś, że największe zwierzę jest królem. Wół jest większy, więc ma prawo być królem. Ach tak? Też mogę być wielki. A jak? Kiedy żaby rozmawiały między sobą, wół poczuł się bardzo duży i bardzo wartościowy. Ponieważ to był pierwszy raz, kiedy ktoś tak dobrze o nim mówił. Teraz zobaczcie, jak rosnę. Żaba zaczęła nabierać powietrza. Jestem jak wół? Żaba nadmuchała się trochę bardziej. A teraz jestem duży jak wół?
Nie. Raz jeszcze żaba nabrała powietrza. Teraz nie mogła mówić. Patrzyła tylko na reakcję przyjaciół. Ale wszystkie żaby zaczęły się śmiać. Żaba nadmuchała się jeszcze bardziej i bardziej, aż zmieniła się w balon. Wół ze zdziwieniem patrzył na żabę. Żaba tak się nadmuchała, że już nie wyglądała jak żaba. Miała tyle powietrza, że nagle zaczęła się unosić. Była już na wysokości woła, ale musiała być wyżej. Próbowała jeszcze wyżej i nagle... Wół i żaby stali i się patrzyli. To była trudna lekcja. Wszyscy byli smutni z powodu lekcji, jaką dostała żaba, myśląca, że jest większa od wszystkich. Po tym wszystkim, co wydarzyło się tego dnia, mały wół już nigdy nie narzekał. Zaakceptował to, kim jest i było mu z tym bardzo dobrze. Dawno, dawno temu w wielkim zamku żyła sobie piękna księżniczka. Pewnego dnia jej ojciec, król, dał jej w prezencie urodzinowym złotą kulę. Wszystkiego najlepszego, córeczko. Dziękuję, ojcze. Księżniczka uwielbiała złotą kulę. Całe dnie spędzała bawiąc się nią w ogrodzie. Pewnego dnia wybrała się na spacer i bawiła się kulą, podrzucając ją. Księżniczka przechodziła nieopodal małego stawu, podrzucając kulę. W pewnym momencie podrzuciła kulę i nie mogła jej złapać. Kula upadła i zaczęła się toczyć. Moja kula! Księżniczka pobiegła za jej złotą kulą, ale ta toczyła się coraz szybciej. W końcu kula wpadła do stawu i zatonęła w głębokiej wodzie. O nie! Księżniczka usiadła przy stawie i zaczęła płakać. Moja piękna złota kula! Jak ją teraz odzyskać? Nagle usłyszała głos. Żaba! Moja piękna księżniczka! Dlaczego płaczesz, żaba? Rozejrzała się dookoła, ale nie wiedziała, skąd dochodził głos. Kiedy się lepiej przyjrzała, zrozumiała, że głos dochodzi od żaby, która siedziała przy stawie i patrzyła wprost na nią. Żaba skoczyła w kierunku księżniczki, zapytała ponownie. Co się stało, moja piękna księżniczka? Dlaczego płaczesz? Księżniczka osłupiała, gdy zobaczyła gadającą żabę. Gadająca żaba? Jak to możliwe? Więc tak to ja. Piękna księżniczko, powiedz mi teraz, dlaczego płaczesz? Gdy księżniczka doszła do siebie, opowiedziała żabie całą historię. Złota kula, którą podarował mi ojciec, wpadła do stawu. Jest na dnie. Jak mam ją odzyskać? Żaba podeszła do jej stóp i złożyła propozycję. Moja piękna księżniczko, odzyskam twoją kulę, ale w zamian wyświadczysz mi przysługę. Księżniczka była zaciekawiona. Więc co to za przysługa? Chciałbym się z tobą zaprzyjaźnić i zamieszkać razem w twym zamku. Księżniczka przemyślała to i zgodziła się, więc żaba wskoczyła do wody, wstrzymując oddech. Chwilę później wypłynęła ze złotą kulą i podrzuciła ją księżniczce. Otrzymawszy swoją kulę, szczęśliwa księżniczka wyruszyła w stronę pałacu. Widząc, że księżniczka odchodzi, żaba zaczęła ją wołać. Moja piękna księżniczko, zapomniałaś o mnie?
Obiecałaś, że weźmiesz mnie do pałacu. Żaba. Księżniczka krzyknęła, śmiejąc się. Jak taka brzydka żaba jak ty mogła sobie nawet wyobrazić mieszkanie z taką piękną księżniczką jak ja? Księżniczka zostawiła żabę i wróciła do zamku. Wieczorem król, królowa i księżniczka zasiedli do kolacji. Kiedy właśnie zaczynali jeść, usłyszeli pukanie do drzwi. Służąca oznajmiła im, że przybyła żaba, która twierdzi, że została zaproszona przez księżniczkę i prosi o pozwolenie na wejście do zamku. Zaskoczony król zapytał córkę. Czy zechciałabyś nam powiedzieć, o co chodzi, córeczko? Więc, tatusiu... Księżniczka opowiedziała o wszystkim, co się wydarzyło tego ranka nad stawem. Jeśli złożyłaś obietnicę żabie, która odzyskała twoją kulę, musisz dotrzymać słowa. Król powiedział służącej, aby wpuściła żabę do środka. Chwilę później drzwi otwarły się i mała żabka wskoczyła do środka, zatrzymując się przy stole. Dobry wieczór wszystkim i dziękuję królu za wpuszczenie mnie do środka. Jednym wielkim skokiem żaba znalazła się przy talerzu księżniczki. Księżniczka nie wyglądała na zadowoloną. Król poprosił o talerz dla żaby, ale ta go powstrzymała. Nie potrzebuję talerza, mogę jeść z talerza księżniczki. Żaba zaczęła jeść z talerza księżniczki. Księżniczka była bardzo niezadowolona z obecności żaby, ale myślała, że ta odejdzie zaraz po obiedzie i nic nie mówiła. Kiedy odeszła od stołu, żaba poszła za nią do pokoju. Czas mijał, a żaba zrobiła się śpiąca. Księżniczko, jestem bardzo śpiący. Położę się na twoim łóżku, jeśli pozwolisz. Nie chcąc zawieść ojca, księżniczka się zgodziła. Żaba wskoczyła do łóżka i położyła głowę na miękkiej poduszce. Próbując nie okazywać złości, księżniczka położyła się obok żaby. Rano żaba obudziła księżniczkę. Dzień dobry, moja piękna księżniczko. Mam dla ciebie jeszcze tylko jedną prośbę. Jeśli to zrobisz, odejdę natychmiast. Słysząc, że wstrętna żaba wkrótce odejdzie, księżniczka była niesamowicie szczęśliwa. Dobrze, co to za prośba? Żaba popatrzyła jej głęboko w oczy i... Proszę cię, abyś mnie pocałowała. Księżniczka z wściekłością wyskoczyła z łóżka. Jak śmiesz? To niemożliwe! Uśmiech zniknął z twarzy żaby, a na jego miejscu pojawiły się łzy spływające po policzkach. Księżniczka pomyślała przez chwilę. Ach więc, to tylko jeden malutki pocałunek. Ewidentnie, nie chcę go już nigdy więcej widzieć. I tak pocałowała go. Jak tylko pocałowała żabę, ostre, jasne światło rozświetliło pokój i oślepiło księżniczkę. Po krótkiej chwili światło zniknęło. Księżniczka znów mogła widzieć, ale tym razem nie mogła uwierzyć własnym oczom. W miejscu, gdzie wcześniej była żaba, stał bardzo przystojny mężczyzna. Księżniczka była oszołomiona tym, co zobaczyła. Nie mogła w to uwierzyć, więc zapytała. Kim jesteś? Co się stało z żabą, która tu była? Moja piękna księżniczko, jestem księciem z dalekiego kraju. Zła wiedźma rzuciła na mnie klątwę i zamieniła mnie w żabę. Żeby ściągnąć klątwę, musiałem spędzić noc z piękną królewną i otrzymać od niej pocałunek. Dzięki tobie już nigdy nie będę żabą. Księżniczka była bardzo zaskoczona, ale też bardzo szczęśliwa dzięki temu, co usłyszała.
Król gościł księcia w zamku jeszcze kilka dni. To powinna być druga lekcja, której nauczyła cię żaba, moja droga córko. Nigdy nie powinniśmy oceniać nikogo po wyglądzie i osądzać, nie znając całej historii tej osoby. Książę i księżniczka poszli na spacer nad staw, gdzie spotkali się po raz pierwszy. Moja księżniczko, wyjdziesz za mnie i zamieszkasz ze mną w mym królestwie? Księżniczka uśmiechnęła się i skinęła głową, akceptując oświadczyny księcia. Nagle pewien dźwięk przerwał ciszę. Zabat! Zabat! Rozejrzeli się, skąd dochodzi ten dźwięk. To była żaba przy stawie, patrząca wprost na nich. Wstrzymali oddech i czekali, aż żaba zacznie mówić. Ale tak się nie stało. Oboje zaczęli się śmiać. Nie martw się, żabko, jestem pewien, że ty też znajdziesz swoją księżniczkę. I śmiali się jeszcze bardziej. Po niedługim czasie wzięli ślub i żyli długo i szczęśliwie.